umiejętność kontroli własnego emocjonalnego systemu wciąż nie jest powszechna. A niestety ten obszar wiedzy nie jest elementem żadnego oficjalnego programu nauczania, jakiejkolwiek edukacyjnej instytucji, z którą przychodzi nam się zetknąć. Od przedszkola, przez szkołę podstawową i średnią, aż w końcu po studia wyższe. I mam tutaj na myśli również takie kierunki jak psychologia czy socjologia, na których wydawałoby się, inteligencja emocjonalna będzie zajmowała należne jej miejsce. Niestety nie zajmuje, a często w ogóle się nie pojawia. To problem z reguły zamiatany pod dywan i dzieje się tak z jednego podstawowego powodu. Uznajemy, że ktoś ma problem z emocjami dopiero wówczas, kiedy to widać. Kiedy wpada w furię, złość czy rozpacz. Kiedy rzuca przedmiotami, demoluje świat własny i swojego otoczenia. Takie emocjonalne dysfunkcje po prostu widać i nie da się wobec nich przejść obojętnie. Ale istnieją również takie, których nie widać. I tych jest zdecydowana większość. To emocje, z którymi borykamy się bez świadków. Często wstydliwe, nieakceptowane przez nasze otoczenie na tyle, byśmy mogli się nimi podzielić. Społeczeństwo uznaje, że skoro ich nie widać, to przecież nie mogą być źródłem sporych problemów. A jest dokładnie odwrotnie. Te niewidoczne, ciche emocje są częstokroć daleko bardziej destrukcyjne od tych głośnych. I co najważniejsze, są one zawsze indywidualne. Dla jednych błahe, dla drugich rozsadzające od wewnątrz ich świat. Dla jednych destrukcyjne, dla drugich jedynie uprzykrzające życie. Ale są. I bardzo często wciąż nie potrafimy sobie z nimi radzić. A poradzenie sobie z większością naszych emocji wcale nie musi być super wyczerpujące i trudne. Warunek jest jednak jeden. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić. I tutaj, według mojego doświadczenia i wiedzy, sprawdza się wyłącznie jeden, dwustopniowy sposób. Po pierwsze więc musimy się dowiedzieć, jak działają w nas emocjonalne mechanizmy. Gdzie jest ich źródło? Jak się manifestują w naszej głowie, naszym ciele? Oraz do jakich reakcji w ich efekcie dochodzi? Mówiąc innymi słowy, jak się zachowujemy kierowani konkretnymi emocjami? Zarówno tymi z gatunku widocznych, jak i tymi, które wydają się być głęboko poukrywane. Po drugie, kiedy już zdobędziemy tę wiedzę, musimy zacząć stosować konkretne narzędzia i techniki dedykowane zarządzaniu konkretną emocją. I nie ma znaczenia, czy będą to narzędzia i techniki imaginatywne, czy kognitywne. Ważne, by były skuteczne. Te dwa stopnie, dwa warunki pracy z emocjami stały się podstawą struktury książki Święty Spokój, Instrukcja obsługi emocji, którą napisałem jako materiał uzupełniający moje mini wykłady na kanale YouTube. Coś, co z jednej strony ma stanowić podstawę rozumienia emocjonalnych mechanizmów, a z drugiej strony wskazywać już konkretne narzędzia, które należy wykorzystać, by z daną emocją sobie poradzić. Zatem pierwsza część książki dotyczy tego, jak powstają emocje i dlaczego tak lubią przejmować nad nami władzę. W jaki sposób emocje budują nasze relacje i dlaczego często źle. Czego dowiadujemy się z badań nad emocjami i czy można poradzić sobie z emocjami wyłącznie za pomocą uważności? Oraz czego o emocjach dowiadujemy się studiując mistyczne kultury świata? Druga część książki poświęcona została kluczowym emocjom, z którymi sobie najczęściej nie radzimy, co wnoszę po pracy z ludźmi oraz z głównych obszarów problemów, z którymi się do mnie zwracają. W ten sposób powstała lista 16 naszych największych koszmarów. Poczucia winy, odrzucenia, wstydu, lęku przed porażką, potrzeby akceptacji, strachu, złości i gniewu, stresu, niskiej samooceny, bezradności, rozczarowania, nienawiści, osamotnienia, zazdrości, smutku i ekscytacji. Każdej z powyższych dotyczy osobny rozdział skonstruowany w ten sam sposób co pozostałe. Najpierw więc dowiadujemy się tego, jak powstaje i jakie są źródła konkretnej emocji, później tego, jakie użyteczne informacje płyną z ostatnich badań nad nią i w końcu tego, jak sobie z nią poradzić, stosując konkretną technikę czy konkretne narzędzie opisane w kilku krótkich krokach. W książce Święty Spokój – Instrukcja obsługi emocji nie powielam treści z mini wykładów, bo chcę, by stanowiła ich uzupełnienie i sama w sobie stała się istotnym woluminem na krótkiej przecież księgarskiej półce o tematyce inteligencji emocjonalnej. Czy tak się stanie?
to zależy wyłącznie od czytelniczej oceny, jej wartości i użyteczności. Jeśli za takową ją uznacie, to proszę polecajcie ją innym, bo liczba osób, które potrzebują tej wiedzy i warsztatowych umiejętności zarządzania emocjami, jest naprawdę ogromna. Życzę zatem ciekawej i użytecznej lektury, jak zwykle pozdrawiam.